Trzecie miejsce w kategorii osoby gimnazjalne. Paniewo. Gratuluję. Jakie piłeczki. Katarzyna Koniot, pierwsze miejsce kategoria szkoły podstawowe. Roxana Paczek, drugie miejsce kategoria szkoły podstawowe. Dawid Żabka, pierwsze miejsce, kategoria szkoły podstawowe. Norbert Janowski, drugie miejsce, kategoria szkoły podstawowe. Piotr Długosz, trzecie miejsce. A teraz chwila przerwy przed oddaniem następnych nagród. Oddam głos na chwileczkę pani prezydent. Proszę uprzejmie. Bardzo serdecznie witam Państwa w ten piękny majowy dzień. Gratuluję wszystkim zdrowych pokazów, ale jeszcze bardziej gratuluję tym, którzy nam dzisiaj nagród nie dostali, ale uczestniczyli w tym dniu. Za rok kolejny dzień, do którego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. A teraz na te jeszcze dwa kolejne majowe dni życzę wszystkim pogody i wspaniałych zabaw. Dla najliczniejszych rodzin, dla najliczniejszej, prawdziwej rodziny Państwa Czapłów zapraszam serdecznie głowę rodziny do odebrania tych nagród. Jest rodzina, bardzo się cieszymy. O ile pamiętam, czteroosobowa była, gdzie głowa rodzinie. Jeszcze nagroda. Jeszcze nie dostajemy. No właśnie, głowa rodziny powinna to wszystko dać. Dziękuję. Dyplom dla rodziny państw, dla rodziny Wisłowskiej. Serdecznie zapraszam. Jest ktoś z rodziny Wisłowskich? Też się rodzina nie poszła? Będziemy pocztą wysyłać? Nie ma naprawdę nikogo? No dobra, to ja. Dla rodziny Romanów. Dyplom. Dyplom dla rodziny Kost. Zapraszam serdecznie. Albo całą rodzinę. Serdecznie gratuluję. Rodzina zostaje jeszcze, bo tak się stało, że Wiktoria. Dobrze.
otrzymuje również wyróżnienie, dyplom i nagrodę dla najmłodszego uczestnika w tym biegu. Proszę, Kasię. I mamy dyplom, jako że był dyplom dla najmłodszego, to najbardziej dojrzałego, tak? Ze szkoły, kategoria szkoły ponadgimnazjalnej. Józef Leski, zapraszam. I rodziny symboliczne, które od lat nagradzamy, a więc te, które najliczniej stawiły się. I to jest pierwsze miejsce, Miejska Szkoła Podstawowa numer 8. Gimnazjum z najliczniejszą rodziną. Było gimnazjum jakie?